Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of. A teraz porcja owoców dzieciaczkom. Będą sobie zajadać bananka, kiwi i gruszkę. No i zobaczcie, przyszły kapsułki. Uwielbiam zamawiać właśnie w Nespresso, bo one przychodzą naprawdę bardzo, bardzo szybko. I zobaczcie, te kawy Lungo, te większe, bo ja kupuję zazwyczaj Lungo. Jest taki pół kubeczka i reszta mleka. Także zobaczcie, jakie mają fajne opakowania. Before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember all things must. Dobra, Krzysiek odkurza, a my z Nelcią wyjęłyśmy te kosmetyki, a co wam pokazywałam z tego pudełeczka. Pudełeczko dałam jej do pokoiku, a zaraz to wszystko sobie pochowamy do naszej szafki z kosmetykami. A kto tam pali światełko? Kto to pali światło? Pani Kropka? Zobaczcie, co tu się wyprawia. Właśnie wyjmuję wszystkie te rzeczy, które ostatnio kupiłam w Lumpeksie. I tak jak wam obiecałam, myślę, że jutro przysiądę i nagram ten haul z Lumpeksu. Będzie, to jest tylko część, to jest tylko część, kochani. W ogóle jakie futerko Nelci kupiłam za całe 3 zł. Także tak, jutro się za to wezmę. Będzie trochę ubranek dziecięcych, trochę też moich, mojej mamy. Mama sobie coś pomierzy, także spodziewajcie się. Zobaczcie, tutaj moje dzieciaki szaleją. Jedna się schowała, pani Krupeczka. Drugi tutaj i szaleją sobie. Proszę bardzo, jak mają tutaj wesoło. I zazwyczaj wygląda to właśnie tak. Ja się zaraz zabieram za zupkę, a dzieci się bawią. Dobra, dzisiaj żegnamy się już z podkładkami Mikołaja. Reszta dekoracji na razie zostaje i myślę, że na początku stycznia się ich po prostu już pozbędziemy. Choinki też zostają, bo bardzo mi się podobają, także całą zimę choineczki spokojnie będą tutaj stały. Ta taca wstępnie miała być na wyspie, ale na razie stoi sobie tutaj, ale myślę, że ją niedługo chyba przełożymy na... Lepiej, chyba lepiej, wiesz, tam przy termomiksie cały czas gotujemy, robimy, tutaj tak naprawdę ona tylko zajmuje miejsce. No, także ją na pewno przestawimy. No cześć, cześć moi drodzy, witajcie już tak oficjalnie, bo ja wam zawsze powtarzam, że ja dopiero kiedy stanę do was twarzą w twarz, to wtedy czuję, że się z wami witam. Także witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, cieszę się, że jesteście ze mną. W ogóle, kochani, pod ostatnim vlogiem dużo komentarzy było, troszkę też subskrypcji przyszło, także dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie, bo tak jak mówię, wtedy mamy jeszcze taką większą motywację, żeby dla was nagrywać, żeby być z wami, żeby te vlogi były naprawdę często. To bardzo, bardzo motywuje. Jesteśmy w pokoju Leo, dlatego że będę zmieniała mu pościel na tą z psim patrolem. Moje dzieci w dalszym ciągu obydwoje uwielbiają psi patrol. Dajcie znać, jak tam u was, czy cały czas szał na psi patrol jest. U nas jest. Więc będę zmieniała mu teraz pościel, a później wpadliśmy na pomysł, że miałam dzisiaj zrobić tego ananasa troszeczkę, wiecie, z podsmażonego, ze skyrem, z wiórkami kokosowymi, petarda, ale stwierdziliśmy, że zrobimy dzisiaj gofry. Dawno nie było gofrów, więc na taki podwieczorek, myślę, dzisiaj zrobimy sobie gofry, więc wam pokażę i pierwszy raz będę robiła gofry z przepisu, kochani, z Thermomixa. Nigdy z Thermomixa gofrów nie robiłam. To są tradycyjne gofry z jakąś tam chyba konfiturą czy dżemem gruszkowym, więc ten krok sobie pominiemy i zrobimy sobie po
prostu ten przepis z Thermomixa na gofry i tyle. Także taki jest dzisiaj plan. Później będę robiła też sobie obiad. Krzysiek dzisiaj je co innego. Zrobiłam już dzisiaj zupę brokułową, także Leoś tylko trochę pochlipał, bo nie przepada, więc na jutro zażyczył sobie rosół. Ja specjalnie też nie robiłam jakiegoś tam hiper dużego garnuszka tej zupy, bo u nas właśnie Leo nie za bardzo za nią przepada, a że jutro będzie rosół, to dzisiaj taki mały garnuszek na dzisiaj, myślę, może trochę na jutro starczy, ale i tak ten rosół jutro też zrobię, więc dzisiaj już jesteśmy po zupce. Krzysiek dzisiaj ma w planie takiego gotowca sobie zjeść na obiad, o kolację. Dzieci zjedzą gofry, zjadły tą zupkę brokułową, będą jeszcze jadły makaron z tuńczykiem i z kukurydzą, też bardzo lubią, także to będzie ich taka obiad, o kolacja, a ja będę robiła sobie coś zupełnie innego i to na pewno Wam pokażę. Także dobra, ja się zabieram tutaj za ogarnianie, zmieniam pościel Leosiowi i odezwę się do Was już pewnie z kuchni, jak będę robiła gofry. Dobra, i gotowe, pościel gotowa. Teraz jeszcze poprawimy, położymy pluszaki i ready. Dobrze, czas się wziąć za gofry, kochani. Jeśli chodzi o gofrownicę, to ja zawsze pożyczam ją od mojej mamy. To jest gofrownica, którą moja mama ma już bardzo, bardzo długo. Zwykła taka gofrownica i za każdym razem, jak gdzieś widzę gofrownicę, to mówię, a kupię. Ale potem myślę, przecież mogę pożyczyć od mamy, więc taka zwykła, prosta gofrownica. I lecimy z tematem. A co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, to jak wygląda sytuacja z Sylwestrem, bo pewnie wszyscy będziecie pytać, może nie wszyscy, ale dużo z Was będzie pewnie pytać. No więc ze względu na Nel, nasz Sylwester, który mieliśmy zorganizować albo u nas, albo u znajomych, lekko w gruzach. Wiecie, nie chcemy narażać znajomych, ich dzieci. Wiecie, niech Nelcia sobie ładnie wyzdrowieje i dopiero potem będziemy jakieś tam ewentualnie spotkania towarzyskie znowu robić. Także Sylwester, moje rodzice, my, dzieciaczki w domu. I też mieliśmy zrobić jakieś przekąski, ale wpadłam dzisiaj też na fajny pomysł, dlatego że zobaczyłam super ofertę, taki boks sylwestrowy. I myślę, że go zamówimy i w piątek po południu, albo jak Nelcia będzie na drzemkę, po ten boks sylwestrowy pojedziemy. Stwierdziłam, że słuchajcie, tyle się narobiliśmy na święta, tyle tego jedzenia, tyle tego wszystkiego, że nie ma sensu znowu na cztery osoby siedzieć w kuchni, robić tego jedzenia, bo po prostu tego nie przejemy. A taki boks, nawet fajna opcja, tak mi się przynajmniej wydaje. Także przemyślę to dzisiaj, sprawdzę, przedyskutuję jeszcze z Krzyśkiem, z rodzicami, ale myślę, że taki boks zamówimy. On jest dla czterech osób, tam są, słuchajcie, mini burgery, stripsy, frytki z batatów, te takie paluszki nadziewane, oplątane szynką parmeńską z melonem, jakieś farszerowane papryczki, te frytki z batatów, stripsy, krewetki chyba, coś takiego, tatar. Także taki naprawdę fajny boksik. Także myślę, że chyba to zrobimy, do tego winko i coś mocniejszego może, co po niektórzy będą chcieli. I tyle, taki mini rodzinny Sylwester na spokojnie. Co tam robisz? Wiesz co, szukam przepisu na te gofry. O, mam gofry tradycyjne z dżemem gruszkowym, dżem oczywiście pomijamy. I działamy za chwilę. A, no i właśnie, jako że jesteś, to Ci jeszcze nie mówiłam, że zobaczyłam fajną ofertę w restauracji takiej spoko całkiem, w Białymstoku, przy ratuszu, że mają takie boksy sylwestrowe. Na Sylwestra? Tak, no wiesz, jakieś tam burgerki w to wchodzą dla czterech osób. Frytki z batata, papryka nadziewana. Kurczę, nawet super, tatar, ale w sumie nie myśleliśmy nigdy o tym, nie? Wiesz co, nie, zazwyczaj jakieś tam cateringi zamawialiśmy, ale ja już mówiłam właśnie, że po tych świętach tyle tego jedzenia zrobiliśmy. No to prawda, i no, dużo pracy, dużo ten. Tak. W sumie dobry pomysł, można zobaczyć. No, a w tym roku jesteśmy tylko rodzice i dzieciaki. No tak. I stwierdziłam, że wiesz, no nie będę tutaj stała w kuchni i robiła jakieś potraw, no pewnie, bo wiesz, że tak. Więc myślę, że tego boksa można było zamówić jutro i w piątek po niego po prostu podjechać. Aha, no i pięknie. No, także będzie spokój, coś smacznego, wiecie, coś innego. Także jak zamówię te boksy, jak pojedziemy, to na pewno Wam też nagramy i pokażemy. I powiemy, no pewnie, czy to pewnie było warte uwagi, warte świeczki. No właśnie, bo pomysł super, ale myślę, że warte, nie. Warte. Ale myślę, że tak. Dobra, lecimy. Dżem gruszkowy pomijamy, lecimy dalej prosto do gofrów. Dobra, robimy sobie dalej gofry. Na samym początku zrobiliśmy pianę z białek i teraz do tej piany dodaliśmy całą resztę. No i co, mieszamy i gotowe. I tak, Nelka? Do gofrownicy i działamy. Ja musiałam na chwilę przerwać, dlatego że miałam akcję z dzieciaczkami.
Musiałam ich ogarnąć Ela. Szybciutko, więc Krzysiek tutaj mi pomógł szybciutko. No i lecimy, o właśnie, teraz przejmowy. Tak się będą przykomarzać. Jeden chce się jak bawić tym samym i drugi się chce bawić tym samym. Jak to dzieci? Boże, daj siłę. Jestem, kochanie. No i zobaczcie, jakie piękne wychodzą. Tu jeszcze połówka dzieciaczków. Czekaj, zaraz dam ci tutaj posypkę. Zobaczcie, no śliczne, piękne wychodzą. 3 minutki. I lecimy. Gofry znikają. Jak szalone, zobaczcie. Ale pyszne, naprawdę, z tego przepisu są przepyszne. Powiesz, że ja wszystkie jem prawie? Leoś mówi, że on wszystkie je prawie. Smakują ci? Bardzo się cieszę, Leosiu. Bardzo się cieszę, że ci smakują. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new. Zapomniałam, moi drodzy, was zapytać, jakie wy macie plany na tegorocznego Sylwestra. Czy spędzacie go w domu, na jakiejś domówce, czy ze znajomymi, czy idziecie na jakiś bal, no nie wiem, dajcie znać, co robicie. Dajcie znać też jakieś takie swoje popisowe przepisy na przekąski, co tam u was króluje, jeżeli robicie domówkę. I tak jeszcze rozmawialiśmy z rodzicami dzisiaj. I stwierdziliśmy, że tak, zamawiamy to jedzonko. Także albo za chwilę jeszcze do nich zadzwonię, albo napiszę na Facebooku. W piątek pojedziemy, odbierzemy. Ale moja mama bardzo ma ochotę na chlebek ziołowy. Więc dodatkowo zrobimy jeszcze pewnie chlebek ziołowy i coś jeszcze. Ale myślę, że będziemy nagrywać pewnie jakieś tam nasze przygotowania do naszej tak zwanej domóweczki. Leo już taki podekscytowany, mówi, że on w tym roku na pewno dotrwa do 12:00. Bo u niego też się troszkę teraz pozmieniał, on wcześniej chodził naprawdę wcześnie spać, a teraz już no ciężko, ciężko. Także Leoś będzie z nami, Nel pewnie usnie. Także o, taka domóweczka. Także dajcie znać, jakie przekąski robicie i gdzie spędzacie tegorocznego Sylwestra. No dobrze, przyszedł czas, aby zakończyć tego vloga i się z wami pożegnać, także z tego miejsca żegnam się z wami, widzimy się w kolejnym vlogu już niedługo. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, także koniecznie zostawcie łapkę do góry, zostawcie subka, widzimy się już w kolejnym vlogu. Aha, i słuchajcie, planuję jeszcze nagrać za jakiś czas ulubieńców roku. Będą fajni ulubieńcy na kanale głównym. Kosmetyczni, urodowi, dodatkowi, akcesoria, jedzenie, wszystko. Takie, wiecie, podsumowanie roku 2021. Kiedyś te filmy były bardzo popularne na YouTubie. Bardzo lubiłam co miesiąc kręcić ulubieńców, już nie wspominając o ulubieńcach roku. Później jakoś od tego się troszkę odeszło, także takiego filmu też na kanale możecie się z pewnością spodziewać. Także buziaczki, do następnego, hej, pa!